Rozmowa dnia. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, jest gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. To właśnie od tej jutrzejszej defilady zacznijmy. 15 sierpnia, wielkie święto Wojska Polskiego. Tym razem w Katowicach, nie w Warszawie, ta defilada pod hasłem Wierni Polsce. Dlaczego w Katowicach, a nie w Warszawie? Dlatego, że chcemy uczcić w ten sposób pamięć powstańców śląskich, którzy 100 lat temu stanęli do walki o to, żeby Śląsk był częścią odradzającej się Polski. Trzy powstania śląskie. Efekt taki, że przed II wojną światową część Górnego Śląska stanowiła część Rzeczypospolitej Polskiej, a więc chcemy uczcić postawę Ślązaków, którzy po setek latach bycia w częścią Niemiec bardzo chcieli, żeby Górny Śląsk był częścią Polski. Wybuchło powstanie, pierwsze powstanie śląskie w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku. Zostało poprzedzone masakrą w Mysłowicach, gdzie niemieckie oddziały otworzyły ogień do cywilów. To było takim impulsem, taką reakcją na właśnie ten fakt. Był wybuch pierwszego powstania śląskiego, a więc pamiętamy o powstańcach śląskich, oddajemy im hołd. Wielka defilada Wierni Polsce już jutro od godziny 14 w Katowicach. Relacje na antenie radiowej Jedynki. Zapraszamy państwa serdecznie. Jutro także generalskie nominacje w Katowicach będzie wręczał prezydent Andrzej Duda. Bo to święto Wojska Polskiego, a więc zawsze tak jest. Jestem pewien, że tłumy się stawią, zwłaszcza, że władze miasta, władze śląskie też pięknie współpracują i dodatkowe połączenia kolejowe, specjalne połączenia też tramwajowe, autobusowe dodatkowe, po to, żeby łatwiej można było na tę defiladę dojechać. Także jestem spokojny o to, że stawią się tłumy. Prognoza pogody też na jutro, panie ministrze, bardzo dobra dla Katowic, 22 stopnie, trochę chmur, taka tak, marszowa, defiladowa pogoda. Powinno, tak. Jestem pewien, że tłumy się stawią. Jestem też pewien, że tłumy będą witały w Polsce prezydenta Donalda Trumpa, którego wizyta coraz bliżej. Bardzo ciekawa zapowiedź padła, że owo wystąpienie Donalda Trumpa, którego w Polsce oczekujemy, to nie będzie wygłoszone w Warszawie. A czy wiadomo już, gdzie prezydent Trump w takim razie te słowa ma wygłaszać? Przygotowujemy. To będą słowa wygłoszone do żołnierzy amerykańskich i do żołnierzy polskich, a więc w jednym z miejsc, które na podstawie decyzji prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy będzie miejscem stacjonowania żołnierzy amerykańskich. Mówimy w Polsce o tym dodatkowym 1000, który ma się pojawić, tak, w Polsce. To jest, tak? Jedno, czyli to z będzie miejsc połączone. Tak, będzie 6 miejsc, w których będą stacjonować żołnierze amerykańscy. Deklaracja podpisana przez prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych stanowi o trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Stanowi o zwiększeniu co najmniej o 1000 żołnierzy obecności amerykańskiej, potwierdzeniu 4500 żołnierzy stacjonujących w Polsce. Będzie także dowództwo dywizji, amerykańskiej dywizji. To jest niewątpliwie też sukces wynikający z uporu mojego, ale także z bardzo docenianej przeze mnie pomocy, jaką w tej sprawie, tego wsparcia, jakiego udzieliła pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Georgette Mosbacher. Chciałem publicznie, pani ambasador, podziękować za to, że wspólnie odnieśliśmy sukces. Jest to sukces Polski i Stanów Zjednoczonych. Pani ambasador Mosbacher powtórzyła opinię, którą wcześniej wyraził ambasador amerykański w Berlinie. Opinię, która sporą część opinii publicznej zaskoczyła, szczególnie tej niemieckiej. Mianowicie o tym, że rzeczywiście może dojść do przeniesienia części wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. To jest coś, o czym w tej chwili na poważnie z amerykańskimi partnerami rozmawiacie? My rozmawiamy o zwiększeniu obecności liczebnej wojsk amerykańskich w Polsce. To nie do nas należy decyzja, skąd władze amerykańskie przesuną żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Nie chciałbym tu ingerować w decyzje, suwerenne decyzje strony amerykańskiej, ale nie ulega
dla nas wątpliwości, że jesteśmy doceniani przez naszych partnerów w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego za to, że Polska wypełnia zobowiązania, a więc przeznaczamy 2% polskiego PKB na obronność. Nie wszystkie kraje tak czynią. No Niemcy na przykład tak nie czynią i stąd wzięły się właśnie te sugestie, że to jest, no nawet padło takie słowo, niemoralne, żeby nagradzać jednego z sojuszników tak wielką obecnością żołnierzy amerykańskich w momencie, kiedy ten partner, mowa o Niemczech, nie wywiązuje się z tych podstawowych zobowiązań. Obecność wojsk amerykańskich niewątpliwie wzmacnia bezpieczeństwo. Tak jest w przypadku Polski, tak jest w przypadku innych państw, Korei Południowej, Japonii, czy innych państw, ale niewątpliwie jest też bardzo korzystne dla gospodarki, szczególnie dla gospodarki lokalnej, dlatego że wojska amerykańskie, żołnierze zostawiają pieniądze, wydają pieniądze na miejscu. Jest to impuls rozwojowy dla gospodarki. Korzystają z tego gospodarki państw, w których stacjonują żołnierze Stanów Zjednoczonych. Stąd też chciałem podkreślić, że to też jest ważny czynnik, który zdynamizuje rozwój gospodarczy naszego kraju. Panie ministrze, wiele komentarzy, wiele pytań zaniepokojonych, także słuchaczy radiowej jedynki. Budzą informacje w mediach na temat katastrofy pocisku z napędem jądrowym, do której doszło w Rosji. W gazetach pojawiają się nawet tytuły drugi Czarnobyl, mały Czarnobyl. Pytania pojawiają się przede wszystkim dwa. Czy to skażenie, o którym już wiemy z międzynarodowych mediów, że doszło do niego i że jest poważne. Czy to jest w jakiś sposób zagrożenie dla Polski? No a druga kwestia, no to oczywiście polityka Rosji. Obawiamy się, że Korea Północna będzie miała za moment środki przenoszenia niebezpiecznej broni, broni masowego rażenia na duże odległości, a tu się okazuje, że w Rosji testy rakiety, która została nazwana bronią atomową o nieograniczonym zasięgu. To od tego polskiego wątku może zacznijmy. Z raportów, które zostały przesłane przez służby do mnie, nie wynika, że jest jakiekolwiek zagrożenie dla Polski z tego tytułu. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, no to wszyscy zdajemy sobie sprawę z postawy rosyjskiej. 11 sierpnia tego roku wspominaliśmy wydarzenia sprzed 10 lat, kiedy to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński na wiecu w Tbilisi, wtedy kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, wraz z przywódcami państw naszej części Europy, mówił o tych zagrożeniach. Mówił wtedy pan prezydent, wówczas Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem być może Polska. I wtedy te słowa nie docierały do rządzących wówczas Polską. Dziś realizujemy testament pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Moja rola jako ministra obrony narodowej sprowadza się do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby było wyposażone w nowoczesny sprzęt, stąd ta współpraca z Amerykanami, panie ministrze, i żeby było silniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Właśnie, jeśli chodzi o liczniejsze wojsko, bo pan przypomina, że dziś to jest nieco ponad 100 tysięcy z wojskami ochrony obrony terytorialnej, około 120. Tak. Powinniśmy około 200 tysięcy żołnierzy, pan przynajmniej, mówi, mieć. Przynajmniej. Tak. W jakiej perspektywie czasowej jesteśmy w stanie taki poziom osiągnąć? Jesteśmy przygotowani, żeby... Jesteśmy finansowo przygotowani, żeby ten poziom osiągnąć w ciągu kilku najbliższych lat. Ja koncentruję swoją aktywność między innymi na kampanii społecznej Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. 17 tysięcy osób przystąpiło do wojska na podstawie właśnie tej kampanii. Poleciłem, żeby żołnierze rekrutujący, zajmujący się rekrutacją, wyszli zza biurek, żeby spotykali się z ludźmi, żeby w tych zespołach, mobilnych zespołach, byli żołnierze doświadczeni, którzy służyli na misjach, żeby informowali, żeby mówili o tym, na czym polega służba w Wojsku Polskim. W poniedziałek ważne spotkanie z przedstawicielami kancelarii najważniejszych osób w państwie, także klubów parlamentarnych, oprócz niestety klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, na temat nowych zasad regulujących loty najważniejszych osób w państwie. Zapowiadał już wczoraj minister Dworczyk w Sygnałach Dnia, że w piątek poznamy pierwszy projekt takiej ustawy. Proszę powiedzieć z pana punktu widzenia, jako szefa MON, jakie najistotniejsze zmiany w tej ustawie powinny się znaleźć? Przede wszystkim doprecyzowanie zasad. One dotychczas nie były precyzyjne i to jest najważniejsze, żeby reguły były
znane, bo oczywiście to, co dotyczy wykorzystywania samolotów, no, można by skierować te same pytania na przykład do marszałka, byłego marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, który bardzo, bardzo hojnie korzystał z tych samolotów, do byłego premiera Donalda Tuska, który także latał do domu wielokrotnie i wówczas ci, którzy dziś atakują, przyjmowali te wydarzenia zupełnie jako oczywiste. Dziś im się nie podobają. A więc stwórzmy reguły, jednoznaczne reguły, bardzo precyzyjne reguły, które będą obowiązywały. Na koniec jeszcze pytanie o pełny skład list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Na początku tego tygodnia wicepremier Jacek Sasin mówił, że całkiem możliwe, że jeszcze przed długim weekendem zostaną one opublikowane. No, długi weekend tak naprawdę zaczyna się już jutro. W takim razie, kiedy możemy informacji o pełnym składzie list się spodziewać? Ja jestem w zespole tym prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. My w zasadzie ustaliliśmy kształt list, a więc tylko drobne jeszcze korekty, które miały być dokonane przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale szczerze mówiąc, ja jestem skoncentrowany na swoich obowiązkach związanych z defiladą, ze świętem Wojska Polskiego, 99-lecie Bitwy Warszawskiej, a więc mogę powiedzieć tyle, że w zasadzie listy są już gotowe. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem radiowej jedynki Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia.